Dzień dobry. Dzień dobry. Który dzisiaj jest? Siódmy? Nie, siódmy? Ósmy. Jakoś tak. Siódmy albo ósmy. Ósmy. Nie, wczoraj był siódmy, dzisiaj jest ósmy. Dzisiaj jest 8 czerwca. Wreszcie ruszyliśmy. Wreszcie sobie pojechaliśmy na wycieczkę. Czekajcie, bo idzie... Tak, wreszcie ruszyliśmy, moi drodzy, ruszyliśmy z Gregiakiem. Ma parcie na szkło, Gregiak ma parcie na szkło, ale nie chce swojego kanału założyć. Słuchajcie, ruszyliśmy wreszcie, zostaliśmy zaproszeni gdzieś na wyjazd, ale jeszcze wam nie powiemy w tym momencie gdzie, po prostu na razie jedziemy. Co ciekawe, mieliśmy jechać na dwa motocykle, w zasadzie na trzy, nasze dwa plus Gregiaka jeden. Ale jak zwykle każdy wyjazd musi być owocem jakichś perturbacji i takich było i tym razem, ponieważ wczoraj się okazało, że Transalp się obraził i Transalp nie chce jechać. Powiedział, że nie jedzie. Prawdopodobnie poszło ładowanie albo regulator napięcia, albo alternator, no ale to się okazało wczoraj o godzinie 20 prawie, że 19 z kawałkiem, więc nie mamy tego jak naprawić. Co ciekawe, jak już ściągnęliśmy go pod dom, to się okazało, że nie mamy kufrów jeszcze. I godzina 21, ja musiałem, co prawda motocykl, żeśmy ściągnęli, ale bez kufrów, więc 21 i leciałem jeszcze specjalnie po kufry do Łapczycy. Jak zawsze jesteśmy przygotowani do wyjazdu. W 100%. Tak. W 100%. No ale, moi drodzy, ruszyliśmy i jedziemy na jednym motocyklu. TDMA odpaliła, TDMA jedzie. Kiedy ostatnio jechaliśmy w dwie osoby na jednym motocyklu? Gdzieś dalej? 6, 7 lat temu? Nie, nawet już wtedy. No, ja nie mam tak długo prawa jazdy. Transalpo masz 2 lata. Drugi rok. No prawo jazdy zrobiłam kiedy? Jest w 18 roku? No to 5 lat. 5 lat, moi drodzy. Od 5 lat jeździliśmy solo, każdy na swoim motocyklu. Wreszcie po raz pierwszy po 5 latach jedziemy na jednym motocyklu. Musimy się na nowo przyzwyczajać, na nowo uczyć, jak nie robić dzięcioła, jak hamować, jak przyspieszać, jak inaczej motocykl wchodzi w zakręty. Nie zrobiłam ci dzięcioła ani razu. Raz. Nie. Gdzieś było w samym Krakowie jeszcze na samym początku. Nie. No ale dobra, lecimy dalej. A gdzie, to wam powiemy w następnym wejściu. Jest fajnie. A, co najlepsze, wszędzie nas witają kwiatami. W każdej miejscowości, przez którą jedziemy. Sorry, coś wyjechało. Praktycznie w każdej miejscowości, gdzie przejeżdżamy, to witają nas kwiatami. Prawie owiacy na stojąco. No, naprawdę jest super. Fajny dzień na wyjazd, wycieczkę. Do zobaczenia później. That you were born, hooray, hooray, hooray.
Today's your day. We're so happy to say. We're so happy that you were born. Hooray, hooray, hooray. Toma, z okazji 100 tysięcy. Ja wiem. Jak to wiesz? Dojechaliśmy do najdłuższego mostu drewnianego w Polsce, w miejscowości Gostomia. Jak słyszycie, że coś jest najdłuższe, to wam się pewnie na myśl przywodzi jakieś 200, 300, 400 metrów, a nie 70, tak jak tutaj. No ale nie da się ukryć, że jest to najdłuższy most drewniany w Polsce. Wygląda fajnie, wygląda staro. Jak spróbuję znaleźć jakieś informacje, to w głos offu wam poda jakieś informacje na temat tego mostu. Podając za facebookowym profilem kółka muszą się kręcić. Most Barbara, najdłuższy most drewniany w Polsce w niewielkiej miejscowości Gostomia, którego historia sięga 1987 roku, kiedy to właśnie powstał most. Most na skutek zaniedbań najpierw został wyłączony z ruchu, a w 2010 roku zniszczyła go powódź. Most został odbudowany w 2011 roku. Most jest drewniany na dźwigarach stalowych o długości 126 metrów i szerokości 4,20 m. Most zwany jest również mostem donikąd, gdyż prowadzi on wyłącznie na łąki. Przejazd przez rzekę Pilica wykorzystywany jest głównie przez miejscowych rolników oraz rowerzystów. Szczerze mówiąc, jadąc w to miejsce, nie przygotowałem się i nie czytałem o nim, dlatego teraz sam jestem zdziwiony, bo szczerze mówiąc myślałem, że jest to jakiś zabytek albo wiąże się z nim jakaś historia. No trudno. Chwalmy się i cieszmy się z tego, co mamy. No a gdzie w ogóle jedziemy? Gry, a gdzie w ogóle jedziemy? To się radza. A konkretniej? Do Męki. A co jest w Męce? Zlot Fanów Fondy. Właśnie, jedziemy na zlot fanów Hondy Devil. No ale co robi zagorzały jamaszysta, można tak powiedzieć, jamaszysta, właściciel Yamahy na zlocie Hondy Devil? Moi drodzy, zostałem tam zaproszony, przynajmniej Greg jak tak twierdzi, że zostałem tam zaproszony. Czy faktycznie zostałem zaproszony, to się okaże jak tam dojedziemy. Podobno, tak mówi Greg, ja zostałem zaproszony, ponieważ parę osób chce porozmawiać o Rumunii. No to co, no zgodziłem się i jedziemy. Zobaczymy, porozmawiamy o Rumunii. Jest to podobno doroczny zlot fanów Hondy Devil. Jak oni to mawiają, 4 dni męki. Zawsze się odbywa mniej więcej w tym samym terminie. Chyba w tym samym terminie. Tak, w tym samym terminie się odbywa. Zawsze w Boże Ciało odbywa się ten zlot. 4 dni męki, bo miejscowość się nazywa Męka. Jedziemy spotkać się z ludźmi, porozmawiać o Rumunii. W drogę, bo jeszcze parę rzeczy do obejrzenia. Share it with the world.
kolejne 100 kilkanaście kilometrów za nami. Dojechaliśmy do kolejnego punktu naszej wizyty, naszej wycieczki, czyli Archikolegiata. Dobrze mówię? Tak. Archikolegiata w Tumie. W Tumie. Monumentalny kościół, naprawdę wspaniały, średniowieczny kościół. No niestety możemy wam pokazać tylko zdjęcia z drona i otoczenie, ewentualnie jakieś detale, dlatego że kościół jest zamknięty. Sorry, ale jadą jakieś motocykle. Kościół jest zamknięty, wisi tylko kartka, że można go otworzyć po wcześniejszym kontakcie z proboszczem. W związku z czym, no sorry, nie skontaktowaliśmy wcześniej, bo tej kartki nie znaleźliśmy wcześniej w Krakowie. No, widzę, to znaleźliśmy ją dopiero tutaj, w związku z czym się nie umówimy wcześniej. Nie pokażemy wam, jak wygląda środek. Może kiedyś się uda. Natomiast zaraz wam z offu powiemy coś więcej na temat historii tego pięknego zabytku. Archikolegiata Najświętszej Marii Panny i Świętego Aleksego w Tumie. Kościół wzniesiony w XII wieku, znajdujący się w pobliżu dawnej lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodu, należy do najlepszych przykładów architektury romańskiej w Polsce i ma status pomnika historii. Według starszych badań z Fundacji Bolesława Chrobrego i z udziałem Świętego Wojciecha powstało to pierwsze w Polsce, założone prawdopodobnie w 997 roku, opactwo benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Aleksego. Nie jest znana dokładna data rozpoczęcia budowy świątyni w stylu romańskim. Być może nastąpiło to w roku 1149 z inicjatywy metropolity gnieźnieńskiego Janika. Podczas bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 roku w północnej wieży archikolegiaty ukrył się niemiecki obserwator kierujący ogniem artylerii niemieckiej. Artyleria polska ostrzelała kościół, skutecznie likwidując ten punkt obserwacyjny, ale wieża uległa zniszczeniu, a w kościele wybuchł pożar. W roku 1947 rozpoczęto odbudowę kościoła, którą na polecenie Jana Zachwatowicza kierował Jan Witkiewicz Koszyc. Chociaż był plany, by budowlę ze względu na znaczne zniszczenia uznać za nie nadającą się do odbudowy i rozebrać. 20 lipca tego roku ordynariusz łódzki odprawił we wstępnie oczyszczonych z gruzu w murach świątyni pierwszą po wojnie mszę. Postanowiono ją odbudować jako znaczący przykład architektury romańskiej. Nową wieńczbę dachową wykonano z żelbetowych wiązarów, które pokryte miały zostać dachówką rzymską, ale ze względu na spękanie obciążonych już murów zdecydowano o pokryciu dachu gontem, a potem blachą miedzianą. W czasie remontu kościoła odkryto w 1954 roku fundamenty znajdującej się pod nim budowli opactwa benedyktynów. W 800-lecie pierwszej konsekracji kościoła, które przypadło w 1961 roku, poświęcono trzy jego ołtarze i przywrócono go do funkcjonowania. Na remont wnętrz nie wystarczyło jednak już pieniędzy i kościół pozostawał przez następne lata nie w pełni wykończony. 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus parafia w Tumie włączona została do diecezji łowickiej. Kościół podniesiono do rangi archikolegiaty, a w 1993 roku erygowana została ponownie kapituła łęczycka. W tym czasie także rozpoczął się kolejny etap odbudowy kościoła, który niedawno się skończył. We'll be right back.
a girl now, bid farewell and goodbye. I live in everything like the catcher in the rye. I feel I'm on a roll, stop standing in my way. All our little mind games won't talk me into staying home.